płytka fala fałszywie się mieni. A prawdziwy jest rejs do nieznanych ci miejsc, kiedy płyniesz na przekór przestrzeni. I na tej z wielu dróg, po co ci para nóg, i tak dotrzesz na pewno do końca. Niepotrzebny ci wzrok, żeby wyczuć swój krok, i nie musisz wciąż radzić się słońca. Wielbicieli sług tłum ci zawisł nóg, do wolności twej chciwi strażnicy. Zaprowadzisz ich tam, gdzie powinieneś być sam, z nimi żadnej nie przejdziesz granicy. Zlekceważą twój głos, którym wróżysz im los, od jakiego ich nikt nie wyzwoli. Bo zabije ich las, rąk co klaszczą na czas, w marszaryt co śmierć niosąc nie woli. Patrz jak piją i żrą, twoją żywią się krwią, i żonglują słowami twych pieśni. Lecz nic nie śni im się, a najlepiej wiesz, że nie istnieje wszak to, co się nie śni. By przy śmierci twej być, płakać, śmiać się i drwić, to jedyny cel twojej eskorty. Oddaj komuś rząd dusz i na własny szlak rusz, tam gdzie żadne nie zdarzą się porty. Mówić będą, żeś zbiegł, ale wyjdą na brzeg i zdradzieckie ci lampy zapalą. Ale ty, patrząc w dal, płynąć będziesz wśród fal, aż sam wreszcie staniesz się falą. Mówić będą, żeś zbiegł, ale wyjdą na brzeg i zdradzieckie ci lampy zapalą. Ale ty, patrząc w dal, płynąć będziesz wśród fal, aż sam wreszcie staniesz się falą. Jest 25. Zaczynamy. Jeszcze raz witajcie. Wybraliśmy się razem do Łomianek z rodzinną wizytą do przyjaciół, żeby wam pokazać miejsce, w którym ludzie robią coś bez wielkiego szumu, ale naprawdę wspaniałego. Ale to za chwilę w Łomiankach. Chciałbym powiedzieć, że naszym patronem
jest marka wspierająca piękno dr Irena Eris. Ja myślę, że bez wielkich słów cieszę się, że jesteście z nami znowu. Jest piękne trzecie otwarcie, a myślę, że dobrym wstępem do tych okoliczności łomiankowych będzie utwór z lat 60., a bodaj to. Jesteśmy zaaferowani. O, dziękuję bardzo. A bodaj to każdy dom. Słodko pędził chwilę. Troskliwością otoczony, przyjmowany minę. A bodaj to w każdej chwili samo było śliczne. Komu dnie łaskawie płyną, temu zdrowie liczne. Bądźmy wszyscy dobrej myśli, gwiazda powodzenia błyśnie. Bądźmy weseli jak przy niedzieli. Niech nam będzie jak najlepiej, by łaskawie czas uciekał. Bądźmy spokojni i zawsze godni. A bodaj to każda ręka, przyjacielem była, dobre niechaj się pamięta, zapomnij niemiłe. Bądźmy wszyscy dobrej myśli, gwiazda powodzenia błyśnie. Bądźmy weseli jak przy niedzieli. Niech nam będzie jak najlepiej, by łaskawie czas uciekał. Bądźmy spokojni, miłości godni. A bodaj to choćby wieki, same wesołości. Złe się niechaj nie doczeka, więcej jest miłości. Bądźmy wszyscy dobrej myśli, gwiazda powodzenia błyśnie. Bądźmy weseli jak przy niedzieli. Niech nam będzie jak najlepiej, by łaskawie czas uciekał. Bądźmy spokojni, miłości godni. Bądźmy wszyscy dobrej myśli, gwiazda powodzenia błyśnie. Bądźmy weseli jak przy niedzieli. Niech nam będzie jak najlepiej, by łaskawie czas uciekał. Bądźmy spokojni, miłości godni. No i co teraz? Dzień dobry. Startujemy. Dzień dobry. A, startujemy. Startujemy. Dobra. Startujemy. Uwaga, będzie po kołbojsku. Wow, paszoł! Taka większa paszka. O, nawet pije. Pokazać nam. Zabiała. No. Cały teren. Ale rozumiem, że Paweł poleciał tam też, tam, tak? Tak. Tak. Paweł tam też poleciał z tym dronem. Paweł, tu widać, że ten... Że... Słuchajcie, póki co kawał. Wszystkiego Drogie. Dobrego. Cieszę się, że ze spotkania naszego. Też ta kawa, którą nam zaparzył pić. Cudowna, cudowna, cudowna będzie. Właśnie. Filipie, weź jakiś kubek, to ten, zaraz wróci dron. Wróci do ciebie dron. I będziesz robił kawę. I będziesz robił kawę, tak? A jak to, ja... No, tak, no ty!
No, a dron cię będzie... Dron cię będzie filmował. Ale... Dla ciebie Gosinia zawsze. Bardzo ci dziękuję. No, no, ale zawsze była uśmiechnięta. Staram się, no i... Nie prowokuj jeszcze. Ale Filip, muszę Kubeczek? Powiedzieć, że takiego pracownika Kubeczek, mi Kubeczek, nie? Kubeczek, Filip, tak naszykuj, bo zaraz przyleci dron. Tak, to jest akurat... Tego mu nie brakuje. Doskonale? Doskonale. No, to trzymaj w pogotowiu. No. I mamy psa, co jest... Reksio? Najlepiej. Reksio jest w ogóle... Znajda miejscowa, cudowna. Mieszkańcem. Nie znajdą, jest podobny. O, przepraszam bardzo, a w ogóle jest Dobermanem, jak rozumiem. Jest psem pasterskim. Ale jest niezwykle sympatycznym psem. No, przeżył tutaj już parę i wie, że o nim się mówi i peczy się lekko. Tak. Teraz pokazuje, jaki jest sympatyczny. Teraz pokazuje, jak kocha. Jaki sympatyczny. A kocha bardzo. Prawda? No jasne. Kocha. No. Filip, o jakich przyjaciołach? Filip, o jakich... O, proszę, jeszcze ma być, tak? Zaraz będzie triumfalny wlot. Na razie kręcimy taką małą panoramę. Świetnie. Gdzie się znajdujemy, co nas otacza. Dobrze. A znajdujemy się w Fundacji Byka za Rogi, w której Filip właśnie pracuje. No i doskonali swoje umiejętności jeździeckie. Stajni, prowincja zresztą. Tak. Koń z tyłu. To nie jest sztuczny koń, on jest prawdziwy i je prawdziwy A nawet owiec. W ilości trzech koni. Tak. Jak mają na imię? O, przepraszam. To ja, oj, kochany, wiesz co? O, nieprawdziwe siano. Nasze konie. A więc siedzimy tutaj z, jak to Filip nazywa, moim pryncypałem, czyli Pawłem, czyli pomysłodawcą tego wszystkiego tutaj, w czym Państwo będziecie uczestniczyć, i jego szanowną małżonką, która również jest współtwórczynią tego miejsca. No i tak sobie współtworzą to miejsce, do których lgnie okoliczna ludzkość i ludność, i ludzkość, choć konkurencja duża w podwarszawskich Łomiankach, a jednak tutaj ludzie lubią najbardziej triumfalny wlot naszych sił powietrznych. Przygotuj się, bo zaraz będzie. Zaraz będziesz filmowany, synku. Filip, zbliża się nasz samolot. Dron. Duch z nieba, tak to teraz chyba może można określić. Może się załadował na tego drona też jakiś duch, ale to później. Nie, sam dron jest duchem, ty nie rozumiesz intencji. Przecież to normalnie nie powinno się tak zachowywać. Nie nadążam za tym. Tak, to normalnie z mamelą też z kłopotem pewnym, ale dron już przybliża się, choć oczywiście on nie jest... To jest wymysł szatana. No, i dron daje dźwięki. To już takie rzeczy to nam zdaje się Stanisław Lem przewidywał, aleśmy się chyba z tego śmiali takie 50 lat temu. A teraz mamy żywe drony i nie tylko. Będzie dobrze. I teraz jest nalot, ale nalot, który nie źle się kojarzy. Taka większa ważka. O, nawet wieje przy tej okazji. Zawiała. Dobra, no. Filipie, chcielibyśmy kawy się napić. Co proponujesz? Najpierw kapucino. Kapucino dla kogo będzie? Dla pana. Widzicie? Dla mnie, rozumiem. Często z dziećmi. Jesteśmy w miejscu, które jest dla nas musisz go przekierować, nie tylko ważne, bo czasem może być coś ważnego, ale takiego obojętnego, niekoniecznie serdecznego. Ale jesteśmy tu w miejscu i ważnym, i serdecznym nam, nie tylko nam, bo także naszemu synowi Filipowi, który, jak widzieliście już przed chwilą, zrobił dla nas kawę, ponieważ jest to miejsce jego pracy, ale także, jak sądzę,
miejsce jego dobrego tworzenia się, jego dobrego samopoczucia i serdeczności dla innych ludzi, czego doświadczają, jak sądzę, ci, którzy tu przychodzą. Byłem tego świadkiem. Filip zrobił bardzo dobrą kawę, którą pijemy, a to są gospodarze tego miejsca, którzy z niczego, z pola, a właściwie z krzakowiska, bo chyba tak to należy określić, co to było, z krzakowiska zrobili wspaniałe miejsce, gdzie można pojeździć na koniu, popieścić się z osłami francuskimi, które tu specjalnie zostały przywiezione i są tak sympatyczne i takie pieszczochy, że przyjemnie każdy dzieciak z całą pewnością, z przyjemnością tutaj do tych osób przyjeżdża, ale są też kozy, psy, koty, są też żuki piękne, złote, które tutaj się zjawiają. Naturalnie zdarzają się także muchy, ale nie ma róży bez kolców. Więc jest tu pięknie, wspaniale, a żeby takie miejsce mogło w ogóle zaistnieć, potrzebni są ludzie, którzy takie miejsce mają w sercu, bo jak nie mają takiej potrzeby, to nigdy nic takiego nie może powstać. Więc, kochani, to jest Małgorzata Prokopczuk. Dzień dobry. A to jest Paweł Prokopczuk. Dzień dobry. I niechętnie mi przechodzi przez gardło słowo właściciele. Raczej jesteście tutaj gospodarzami. Tak. Choć niby to do was należy, ale ważniejsze jest, że tu gospodarzycie i przyjmujecie wszystkich z uśmiechem i z pogodą ducha. Serdecznie proszę, Pawle, zaimponowałeś mi tym, co tu stworzyłeś w te kilka lat, w których obserwuję twoje poczynania. I teraz interesuje mnie bardzo, czy jak się zabierałeś do tego, to wyobrażałeś sobie, ile to roboty i kłopotów będzie i czy daje ci to, ta praca wykonana przez ciebie jest źródłem twojej satysfakcji, czy jakiegoś koszmarnego wspomnienia? No dziękuję. No nie wiem, czy na początku spodziewałem się, że będzie kosztowało to tyle pracy. Od początku też nie mieliśmy takiego ściśle sprecyzowanego planu, jak to będzie wyglądało. Wiedzieliśmy, że chcemy coś stworzyć dla dzieci, dla swojego syna, dla Borysa, który ma autyzm. I no i tak trochę zaczęła się ta przygoda. Mieliśmy kawałek takiej ziemi, powiedziałeś krzakowisko. Mi to bardziej się z bagnami kojarzyło. Pierwsi ludzie, którzy mi pomagali. Wisła blisko, to jest starorzecze Wisły. Dużo pracy wymagało, żeby to był w miarę prosty teren, żebyśmy nie chodzili po bagnach. No i pomału każdego roku robimy kolejne kroki. W tej chwili doszliśmy do takiego momentu, że niewiele już jest miejsca, żeby coś wybudować i myśląc o rozwoju staramy się trochę zdywersyfikować naszą działalność i działać szerzej na rzecz osób niepełnosprawnych. My tego doświadczamy po naszym synu Filipie. Także bardzo, bardzo dziękujemy. Mam przyjemność do ciebie, Małgosiu, się odezwać. Mądrzy ludzie mówią, że nie ma przypadków. No i w tym momencie też rzeczywiście przez te parę lat, to już chyba czwóreczka nam pęka, no stało się to miejsce naszym drugim domem. Czyli my stąd z Brudna do Łomianek, pół godziny jazdy. I właściwie ludzie pytają nas, czy my gdzieś jeździmy na wakacje. A my mówimy, że my jesteśmy cały czas na wakacjach, ponieważ to są nasze wakacje. Ja myślę, że nie ma znaczenia, gdzie się jest, raczej w jakim otoczeniu, wśród jakich ludzi, w otoczeniu nie tylko pięknej przyrody, oczywiście, że można być też na przysłowiowych Bahamach, ale to też są Bahamy, czyli istotne jest, co się dzieje, kiedy ja tutaj
spełniam rolę kierowcy mojego syna, ale też czasami jest tak, że przyjeżdżają tu ludzie, często z dziećmi, których kibicują ich poczynaniom, ale też ludzie, którzy po prostu się zapędzą w ten rejon i już tak jakby ich tutaj wciąga, wsysa to miejsce. Ja myślę, że to zawsze jest tak, że gdzieś może być coś takiego samego, ale nie tego samego. To jest Michałek. To jest nasz Michałek, który tutaj jeździ na koniu pięknie, co będzie można niedługo zobaczyć. Powiedziałeś coś, Pawle? Aha. Michałku, czy ty chcesz zobaczyć, jak mikrofon? No więc, Małgosiu, a więc, ja pytam ciebie, jak wytrzymujesz, jak dajesz radę, jak ogarniasz to bycie od strony papierologii, od strony własnych dzieci, od strony dość zajętego męża, fizycznie i psychicznie. No i taki tandemik zrobiliście, dosyć fajny po prostu. Działający. No i co po tych latach wspólnego tutaj życia? Co mogę powiedzieć? Ja uwielbiam to miejsce, uwielbiam tą pracę, uwielbiam tych ludzi, którzy tutaj do nas przybywają i z nami zostają. Myślę, że stworzyliśmy miejsce z ogromem tolerancji dla osób niepełnosprawnych. Odwiedzają nas i rodzice z dziećmi niepełnosprawnymi, i pracujemy też z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. Staramy się stworzyć takie miejsce, żeby wszyscy się tu czuli swobodnie, żeby nikt się nie stresował zachowaniem dziecka czy dorosłego z niepełnosprawnością, żeby osoby, które tu przyjeżdżają na zajęcia jazdy konnej, również przebywali w gronie osób niepełnosprawnych, co naprawdę buduje taką tolerancję takiego środowiska. Nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć. Stworzyliśmy to dla naszego Borysa, żeby on się tutaj dobrze czuł. Miejsca pracy dla osób dorosłych też stworzyliśmy ze względu na naszego syna, bo kiedyś w przyszłości, mamy nadzieję, on też będzie mógł pracować. Jeżeli chodzi o papierologię, owszem, bardzo dużo jest pracy, ponieważ realizujemy bardzo dużo projektów i wszystkie skrupulatnie musimy rozliczyć, ale mamy sztab osób, które u nas pracują i pomagają nam w tym. To jest trudniejszy kawałek chleba, natomiast mamy bardzo fajny zespół zgranych pracowników, z którymi się rewelacyjnie pracuje i nie czujemy chyba tego ciężaru. No, czyli połączyliście przyjemne z pracą. Tak, praca stała się przyjemnością też. No to fantastycznie. To jest spora liczba. Pawle, spróbuj opisać swój codzienny dzień tutaj. Tak, no znaczy aktualnie pracuję coraz mniej fizycznie, bo po prostu nie mam na to czasu. Coraz więcej czasu zajmuje nam właśnie ta praca papierologiczna, przygotowywanie projektów, praca merytoryczna. Natomiast nadal coś budujemy, kończymy, więc część mojej pracy to są po prostu prace budowlane, prace fizyczne. Powiedzmy sobie szczerze, lubisz tworzyć nowe rzeczy, lubisz taką pracę i nie chcesz jej odpuścić, nie chcesz tylko zająć się papierami. Tak, lubię budować i ktoś się kiedyś pytał, w czym jestem dobry, i to tak się zastanawiałem, to chyba właśnie w takich startupach. Znaczy, ja lubię tworzyć, gorzej mi idzie potem zarządzanie taką materią i mając swoje doświadczenie w pracy, z poprzednich lat staramy się właśnie zatrudniać ludzi, żeby oni dalej, jak już coś stworzymy, żeby oni to prowadzili, utrzymywali w porządku, bo
No z tym czasami mamy problemy. Ja lubię zajmować się nowymi rzeczami, coś tworzyć. No właśnie to widać. Widzieliśmy cię, zobaczyliśmy przed chwilą jako operatora drona. Zdjęcia, już Państwo zobaczyli część zdjęć zrobionych tutaj na żywo przez Pawła, ale to jest tylko drobny wycinek Pawła rozlicznych zainteresowań, akcji i życiowych kroków, które i podjął. Ale nie chcę za Ciebie mówić, Paweł. Powiedz, czym jeszcze się zajmujesz? Poza pracą. Poza pracą. Mam kilka pasji, które staram się rozwijać w miarę możliwości czasowych, finansowych, rodzinnych. Nie wiem, która jest na pierwszym miejscu. Są takie... Prowadzisz samolot, przepraszam. Tak, tak. Może prowadzę to? Prowadzę samolot i najpierw prowadzę łodzie. To są chyba takie dwie rzeczy. Nie wiem, która z tych pasji jest większa, prawdę mówiąc. Żeglarstwo jest bardziej rodzinne, tak? Pozwala spędzać ten czas w większym gronie i dlatego dorównało prawdopodobnie lataniu, które zawsze mnie fascynowało. Licencję mam ponad 10 lat. Latam z różną częstotliwością. Natomiast ostatnio bardzo dużo żegluję. Dzięki waszemu podejściu do życia, do świata. Pracują i przyjeżdżają tutaj ludzie różnych wyznań, różnych narodowości, różnych poglądów na politykę, świat. I to jest niezwykłe, ponieważ się okazuje, że wszyscy razem mogą tu przebywać i się nie zagryzać. No więc jak wspomniałam, pracował Gruzin, pracują Ukraińcy, ale też przyjeżdżają w celach rekreacyjnych ludzie z różnych opcji patrzenia na świat. Może wy powiedzcie coś o tym. To ważne bardzo. Tak, tak. Pracujemy w takim tyglu troszeczkę kulturowo-narodowościowym. Rzeczywiście pracują u nas Ukraińcy i trochę też osób z Ukrainy się przewinęło przez ten cały okres. Pracował Gruzin, mamy trochę wolontariuszy z zagranicy, pracowali u nas Hiszpanie. Ale klientów też mamy. Klientów też mamy różnych narodowości. Tak, obcych narodowości. I różnych wyznań. My generalnie jesteśmy bardzo otwarci na... Po prostu jesteśmy otwarci na ludzi. Nie zaglądamy im w metryki, gdzie chodzą do jakiego kościoła, gdzie mają kolor skóry. Na kogo głosują. Na kogo głosują, albo jakiej są orientacji seksualnej. Nie, oczywiście my mamy swoje poglądy polityczne i po prostu one są liberalne, tak? Czyli jesteśmy. Ale szanujemy, że ktoś może mieć inne poglądy. Tak, szanujemy i obsługujemy też ludzi, którzy tej tolerancji nie mają jako klientów i wiemy. I uczymy ich tych. No, ale tej chyba swoją postawą. Tutaj uczłowieczacie jakoś tak się. No tak, nadzieję, staramy się. Że oni może po drodze, będąc w takim miejscu, też nabierają innego dystansu do świata. Sytuacja w naszej kawiarni, gdzie pracują osoby z niepełnosprawnością i obsługują klientów. Już ich przyzwyczajamy do tego, że może obsłużyć osoba z niepełnosprawnością równie dobrze jak osoba zdrowa. Już nasi klienci są przyzwyczajeni, że w kawiarni pracuje Filip, pracuje Wiktoria, jeszcze będzie jedna osoba Karol. Pracowała. Karol dokładnie też raz w tygodniu przyjeżdża. Także zatrudniamy grupę osób niepełnosprawnych. Zatrudniamy młodego mężczyznę, który jeździ na wózku inwalidzkim i pracuje zdalnie z domu. Czasem do nas przyjeżdża. Zatrudniamy do takich
budowlanych prac też osoba z niepełnosprawnością, doskonale sobie wszyscy radzą na tych stanowiskach. Ja tylko dodam, że nie musielibyście tego robić. To się nie dzieje za sprawą jakiegoś i nie jest to takie nakazu, ani nie jest przykazu to takie proste od górnego, tylko po prostu wy tak zdecydowaliście, że to miejsce będzie takim miejscem właśnie. A też przy okazji warto zauważyć, że rzeczywiście łatwiej jest nawiązywać kontakty, nawet jak ludzi bardzo wiele różni, można łagodzić te kontakty poprzez brak agresji, jakby oswajać się wzajemnie. I to dotyczy także, jak powiedziałaś Małgosiu, niepełnosprawnych, jak i osoby o skrajnie różnych poglądach łagodnieją w swoim radykalizmie w zestawieniu z łagodnością. Bo okazuje się, że agresja wzbudza agresję, a łagodność może stymulować łagodność i tolerancję. Jako obywatel Rzeczpospolitej bardzo Wam dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że tych spotkań będziemy mieli jak najwięcej. Dołączamy dziękuję bardzo. Się w imieniu rodziny całej, ale jeszcze Małgosiu. Ja tylko chciałam powiedzieć, że ta nasza łagodność i tolerancja wpływa również na Was, że bardzo się nie kłócicie dzisiaj. No to jest przed kamerą taka, wiesz, taka, no to taka zasada. To wyjątkowy dzień. Trzeba być... Ale... Wszystko przed nami. Zachowywać. Julia! Wszystko przed nami. Trzeba napisać dalej. Świetnie. Julia! Reks. Co nie? Jeszcze Reksa. Reksa robi parę razy, daje tam. Nie ma, nie ma. Filip, sprzedałeś coś dzisiaj? Tak. Tak, trzeba zapisać. Ludzika. Ludzika. Ale sobie czy komuś? Co? Sobie, tak? Tak. Którego? Sobie. Magnumka. Magnumka. Oczywiście. Chodźmy. Nie, nie, spoko. Znaczy, co spoko. Ale jak chciała babka? Babka! Babka! Filip, dałbyś mi takie plastikowe kubeczki, tylko małe? Tak. Ozie, mleko jest z tego. To był materiał, który, wybaczcie Państwo, chyba nie do końca technicznie udało nam się nagrać, nakręcić, zadronować, ale ktoś, kto wytrwał i wysłuchał, popatrzył na aurę tego miejsca i jej troszeczkę pomacał, myślę, że powinien wybrać się kiedyś do Łomianek na przykład i zobaczyć, jak to działa na żywo, choć wszystko było przecież na żywo. Można powiedzieć, że byliśmy tam z roboczą wizytą i jak to na roboczych wizytach zdarzają się różne rzeczy. Chcę przypomnieć, że to jest stajnia prowincja, Fundacja Byka za Rogi. Zapraszamy do Łomianek. A teraz chcę nawiązać do tego, co nas tam spotkało i spotyka, czyli po prostu serdeczność i poczucie, że można oddychać pełną piersią, także zresztą ze względu na zieloną okolicę. Ale to tak pół żartem. Chcę powiedzieć, że chciałbym nawiązać do tego klimatu i wrócić na chwilę do naszego klubu, co obiecałem, że w każdym odcinku przypomnimy fragment działania klubu w Staromiejskim Domu Kultury, w którym tym razem wycięliśmy kawałek, który wykonała Basia, Stanisław Szczyciński i Lesław Matecki. I chcę powiedzieć tak, że to jest piosenka mniej więcej nawiązująca do tego, że warto dawać. Ja myślę, że to jest ciągle ten sam temat i piosenka jest dokładnie o tym samym. Zapraszamy. Tak.
To był Mikroklimat i klub w Staromiejskim Domu Kultury. A teraz, kochani, chcę wrócić do tematu, którego nie zdążyliśmy w poprzednim odcinku dokończyć, czyli rozmowy na tematy niezwykłe ze Zbyszkiem Hołdysem. Lubimy, chociaż nie wszyscy się ze Zbyszkiem zgadzają, lubimy słuchać jego zdania i dosyć oryginalnych interpretacji zdarzeń. Ja należę do tych, którzy to lubią i często podzielam jego zdanie. Zaczniemy od tego, że z największą chęcią chciałbym powtórzyć piękną piosenkę, którą zaprezentowałem wam tydzień temu. Piosenka o Kubie, wykluczonym. Więc Zbigniew Hołdys, Kuba i rozmowa. Kuba na ulicy stał, na gitarze pięknie grał. Ja szalałem z tamburynem, ludzie omijali nas. Ojciec Kuby zamknął nas, trzasnął drzwiami, zabrał klucz. Thank you.
o Filipie, o tych 100% rozmawiamy, że jeśli mówimy już o tych 100%. To fajne jest, że każdy to ma 100%. To jest fantastyczna maksyma, pierwszy raz to usłyszałem, jest to super. I rzecz w tym, że jeśli te 100% mamy przesuwane w osi poziomej, ona także zapewne funkcjonuje w osi pionowej. Ale nie będziemy w teorię się bawili, tylko praktycznie z tego, co miałoby wynikać. Czy należałoby dążyć do tego, żeby jednak nie gromadzić w jednym miejscu tych dysfunkcji, żeby ze sobą byli, bo niektórzy uważają, że oni się lepiej czują, jak to ze sobą. Ja w to nie wierzę. Tadeusz, my mamy tutaj dwóch panów, którzy zajmują się obrazem, pomagają. Jest w domu Jola, jest też Filip. Nie wiem, czy jeszcze ktoś jest. Akurat teraz nie. Każdy z nas ma swoje 100%, jak powiedzieliśmy, i każdy z nas ma jakieś inne zainteresowania w różnych dziedzinach. Ja mogę się angażować, nie wiem, politycznie, społecznie i tak dalej. Ktoś inny na przykład chodzi na mecze piłki nożnej, albo jeszcze ktoś inny, tu nie mówi o naszym towarzystwie, ale może mieć, nie wiem, rozterki życiowe, pije. Każdy ma coś tam. Czy ty widzisz to, że to jest bogactwo, że my spotykamy tych ludzi? Bo dla mnie to jest bogactwo. Ja zawsze szukam różnorodności. Gdybym ich nie zobaczył dwóch, jeszcze uśmiechających się, to bym patrzył w drewnianą ścianę. I nic mi to nie da. No już zobaczyłem, jak wyglądają deski, widzę te wszystkie statywy, lampy, które tu masz. No dobra, nie mogę z nimi pogadać. Nie przekażą mi nic. Pewnie ta żarówka widziała tu parę osób. Powiedz mi, kogo widziałaś. Nic. Natomiast ich zapytam. Fajni ludzie tu przychodzą do niego i zaraz dostanę informację. Bez tego się nie da żyć. Bylibyśmy wszyscy mnichami buddyjskimi zamkniętymi w pustelniach gdzieś i na tym by nasze smętne życie polegało. Jako gatunek jesteśmy stadni, gromadni. Musimy mieć żony, przyjaciół, niestety też i wrogów, konflikty. Musimy w tym wszystkim jakoś funkcjonować. Powiedz mi, jak my możemy funkcjonować, kiedy nie będziemy wiedzieli, jak wygląda człowiek niższy niż my? Jak wygląda człowiek, który mówi wolniej niż my, albo się jąka, albo myśli o 70% w lewo lub w prawo od nas? Lub tak szybko, że nie nadąży. Tak jest. Lub no, każda z tak tych... No właśnie o tym mówimy. Że wiesz, że no siądziesz, wiesz, szachista Bobby Fischer, mój wielki idol, nigdy nie grałem dobrze w szachy, umiem grać, ale nigdy nie grałem dobrze w szachy, natomiast imponował mi on. I okazuje się, że to był facet, który raczej wsiadał do samochodu, zatyczki do uszu, żeby nie słyszeć szumu, bo w jego głowie cały czas zachodziły procesy szachowe. Na swój sposób mu zazdrościłem, ale potem się zorientowałem, miałem taką fazę, że ja podobnie reaguję na muzykę. Że jadę pociągiem, pociąg stuka kołami, teraz to już rzadziej, bo mają te szyny bezstykowe, ale pociąg wie, a ja od razu, wiesz, już za, czy ja jestem normalny, a on w tym momencie pewnie by siedział mi, kurwa, nie mogę tego konika przesunąć, bo ten wagon trzęsie, wiesz, bo on tu gra w szachy. Otóż ja chciałbym koło niego siedzieć i zamienić z nim parę słów. Być może go wyrwać na sekundę z jego 100%, żeby zajrzał do mnie, lub odwrotnie, żeby mnie wpuścił do swoich 100%. I następnie bym pojechał dalej, wysiadł na swoim, wiesz, gdzieś tam peronie, poszedł do domu i bym wiedział coś, czego nikt nie wie. Bo rozmawiałem z Bobbym Fischerem czy z innym człowiekiem. Jak można wyeliminować kogoś? W klasach, w szkołach powinni być, jak powiedziałem, ludzie wszyscy razem gromadzeni, żeby się nauczyć ze sobą żyć i czerpać z tej różnorodności. Z tej różnorodności, która na przykład nauczy opieki, bo nie musisz się opiekować sprawnym byczkiem, który, wiesz, salta robi na korytarzu w szkole, ale chłopakiem, który musi zjechać po schodach na wózku i nie jest w stanie sam tego zrobić, to ty możesz ten wózek podnieść i kto wie, jak to zaowocuje w życiu, bo komuś pomożesz na ulicy. Wiesz, teraz troszkę inaczej jest i na szczęście technologia może pomóc ludziom, bo wspomniałeś w jednej z poprzednich kwestii o niewidomych. Wiesz,
już pracują ludzie nad aplikacjami, które będą powodowały, że osoba niewidoma będzie dostawała sygnał z krawężnika, że się zbliża. Wiesz, melodyjka będzie mu grała, czyli on jakby bez laski białej w teorii będzie mógł się poruszać, bo będzie dostawał sygnały, czy, że coś musi ominąć, jakąś przeszkodę, ona jest tuż przed nim. No to to jest zbawienie technologii. Elon Musk mówi, że będzie robił rzeczy, które naprawią wiele dysfunkcji. Mówimy o osobach fizycznie upośledzonych, czyli na przykład o osobach, które mają niedowład nóg, już są robione specjalne skeletony, takie urządzenia, które pomagają chodzić. Zobaczymy, do czego to dojdzie. Ale są oczywiście ludzie o mentalnych 100% innych od większości. I z nimi musimy nauczyć się komunikować, przebywać i na to cudowny miał wpływ kinematografia, która pokazała w filmie Rain Man człowieka z autyzmem, którego zagrał fenomenalnie Dustin Hoffman, który, żeby to zagrać, przebywał przez pół roku w towarzystwie osób autystycznych, czyli tych milczków, którzy nagle jednym rzutem oka powiedzą ci, ile tu jest włókien w podłodze, wiesz, w drewnach, albo policzą ci zapałki, które się rozsypią. Geniusze. W jednej dziedzinie geniusze, a w drugiej... Gdzie indziej to jest. Tak, tak jest. Druga rzecz był film, o ile pamiętam, miał, nie wiem, czy nie Uśpieni, czy coś takiego. W każdym razie chorego człowieka grał Robert De Niro. Człowieka, który był nieruchomy, pamiętam. I nagle ktoś przechodził i upuścił filiżankę, on ją złapał, a wszyscy myśleli, że on jest nieruchomy, sparaliżowany. Okazało się, że jego proces działa tam później Robin Williams, czy Jeff Bridges dawał substancję, która go uzdrawiała, ale niestety tylko chwilowo. Otóż wtedy zaczynamy widzieć, a już film Lot nad kukułczym gniazdem pokazał to w pełnej krasie, gdzie widzisz w domu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie gromadę, nie wiem, tam ich jest 15 ludzi, którzy są na zewnątrz oceniani jako wariaci, szurnięci świry, do nich dołącza Jack Nicholson i nagle w połowie filmu zaczynasz widzieć, że to oni są normalni, a dysfunkcje ludzi rzekomo normalnych, czyli wszystkie paranoje, sadyzmy, wiesz, poczucia wyższości, że to jest zaraza. Gdyby jedni i drudzy koegzystowali ze sobą w życiu codziennym, prawdopodobnie tych konfliktów, tych eksplozji między tymi dwoma światami byłoby mniej. Nie mówię, żeby ich nie było. Ja oczywiście zakładam taką rzecz, że mogą istnieć osoby, których zaburzenia intelektualne są po prostu zwyczajnie niebezpieczne dla innych osób. To wiemy, że tak bywa. No, bywają skrajne przypadki. Tak jest. Także możliwości fizycznych kontaktu czy poruszania się, że wymagają specjalnej opieki. To oczywiście jest inna sprawa. Tak jest. To ale to wtedy będziemy się zastanawiać, wtedy wprowadzamy farmakologię, wtedy być może izolację, te wszystkie rzeczy, które również dla tego człowieka stanowią jakąś gwarancję bezpieczeństwa. Powiem ci, że jako 25-letni chłopak, właśnie po powrocie z Ameryki, miałem bardzo poważne zaburzenia nerwicowe, takie, że się jąkałem, traciłem równowagę, jakieś ataki lęku. I koniec końców, żeby nie wpaść w korkociąg tabletkowy, czy tam, nie wiem, jakieś Valium biorę garściami, trafiłem do kliniki Nerwis na Sobieskiego w Warszawie. A to jest wielki kompleks, Instytut Psychoneurologiczny, to o ile pamiętam, taką ma nazwę. Czyli tam jest wszystko, od schizofreników bardzo, bardzo ciężkich, przez alkoholików, narkomanów, po ludzi, którzy mają po prostu, no nie wiem, depresję, czyli rzeczy prozaiczne na tym tle. Ja tam chodziłem wolny, ponieważ to była klinika otwarta. Mogłem w każdej chwili wyjść, gdybym chciał. Ale nie chciałem, ponieważ spędzając tam czas, właśnie między innymi dowiadywałem się o różnych moich dysfunkcjach i dysfunkcjach innych ludzi. I tam pamiętam również taką scenę, którą bym chętnie w jakimś filmie, ale się wzruszam od razu, jak o tym mówię, umieścił. Tam chodziła dziewczyna, ja miałem 25 lat, ona miała około 19-20. Bardzo ładna blondynka, taka anielska trochę, długie włosy, blond. I ona miała taki zwyczaj, że codziennie o tej samej porze, kiedy ja mniej więcej po jakichś zajęciach schodziłem do kawiarni kupić sobie tam jakąś oranżadę, ona też schodziła i ludzi wchodzących do tego szpitala zaczepiała
cały czas tym samym pytaniem. Przepraszam, czy moja mamusia dzisiaj przyjdzie? I ludzie, wiesz, ją odpędzali, albo mówili, nie wiem. A ja już, ona zauważyła, że ja jestem często, że widzimy się 10 raz i podchodziła do mnie, czy mama przyjdzie? Ja mówię, myślę, że przyjdzie, siadaj, poczekamy razem. Nie, nie, ja muszę jej poszukać. Ale okazało się, że ja nie negując, ani nie zbywając, nie negując tej jej myśli, stałem się jej jakimś tam kolegą. I zajęło mi dużo czasu, wzruszeń, od razu mówię, żeby zdać sobie sprawę z tego, że oto jest piękna istota, bardzo wrażliwa, która jest skazana być może do końca życia na pobyt w tej jednostce, dlatego że być może rzeczywiście mamy nie miała, ale to już nigdy do tego nie doszedłem. Miała też drugą rzecz. Któregoś dnia, to była zima, wcześniej zapalono neonówki w holu. I ona do mnie przybiegła i mówi, Jezus zapalił światło. Jezus zapalił światło. I wtedy zobaczyłem, że ona ma świat. 100% świata swojego. W tym świecie tam Jezus jakoś dotarł. Jako informacja. To już nieważne, czy ona wierzy, czy nie, czy ja wierzę. To nie ma znaczenia. Równie dobrze mogła powiedzieć, Dejna strzelił bramkę. Wiesz, to znaczy, że ta wiadomość dotarła do niej. I wtedy zacząłem to widzieć jako taką kostkę Rubika, którą ona jest, w której ona układa kolory po swojemu i one zawsze pasują, choć są dla mnie różne. To jest piękne przeżycie, powiem ci otwarcie, bo ono pozwala rozumieć tę odmienność i jak gdybym chodził do szkoły z taką dziewczyną w klasie, ja bym jej bronił i broniłbym, żeby ona w klasie była. Mówię otwarcie, to jestem ja. Na próby być może muzyki bym jej nie brał, gdyby się okazało, że na przykład na głośny dźwięk dostaje ataku paniki, bo to są wszystkie rzeczy są możliwe. No też możliwe. Tak, ale tu chodziło o to. Mnie ona nie przeszkadzała, tak jak nie przeszkadzała mi jedna dziewczyna, która miała skoliozę, czyli garba. Nie, w ogóle, wiesz, gdzieś straciłem jakby tę złośliwość łobuziarską taką, że jest się na kim wyżyć. A wręcz odwrotnie, i dziś im więcej płynie czasu, tym więcej we mnie jest empatii dla ludzi wszelkiego rodzaju i nigdy bym się nie zgodził na to, o co zapytałeś, czyli na separację, na oddzielenie. W tym świecie będą jednonożni, w tym świecie będą liliputy, a w tym świecie będą jąkający się, a w tym świecie będą downy, a tu autyści. To nie, to w ogóle my jesteśmy jednym barwnym społeczeństwem. Zresztą to tak, żebyś miał chwilę przerwy, powiem na koniec, przepływamy z jednej grupy do drugiej. Wiesz, nogę możemy stracić za chwilę. Pamięć możemy stracić za chwilę. Mnie się zdarzyła taka rzecz wiele lat temu, że wyszedłem z kina i przez moment nie wiedziałem, możemy osobowość stracić. Wszystko może się zmienić nagle. Mało tego, obserwuję, ponieważ mam staruszki, dwie pod opieką 90-paroletnie i widzę, jak jedna z nich zaczyna mieszać pojęcia i do mojej żony mówi, że to jest jej starsza siostra, a to moja żona jest jej córką. Czyli zaczyna mylić już, wiesz, i to się kiedyś nazywało schizofrenia starcza. To może dopaść mnie, jutro ciebie. Nie wiadomo kiedy. Przepływamy z tych światów. Tracimy zdolności, pozyskujemy inne umiejętności. Sprawność gubimy. Moja mama chodzi o kulach. Kiedyś to była po prostu królowa parkietu. To co ją teraz, ją i tak życie eliminuje, wiesz, no nie może wszędzie się udać. Jak się nie nauczymy z tym żyć, że ludzie są różni, to będziemy, no to co z nas będzie, no banda... I niech to będzie, niech to wybrzmi, co powiedziałeś. Rozmawialiśmy o ważnych sprawach, bardzo ci dziękuję, Zbyszku, i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze dasz się zaprosić. Jeśli tylko uznasz, że ten temat warto omawiać ze mną, to będę się czuł zaszczycony. Trzeba pamiętać o tym, że ja to mówię jako tak w duchu chłopak z warszawskiego podwórka z Woli, któremu się w życiu udało osiągnąć... Ja też jestem z Woli, nie wiem, czy wiesz. Ja z Ogrodowej. Ja z Syreny. O, to po drugiej stronie, ty tam gdzieś Lumumby, tam... Dalej. Tak. Otóż jako chłopak, który pierwsze piosenki grał na ławce w parku, który właśnie nosił te dzwony, szwendał się, w bójkach brał udział, w różnych niecnych występkach alkoholowych, przeróżnych, a potem udało mi się zrozumieć, znaleźć swoją szczelinę w murze
i wejść w to, ale korzystać też z tego daru, który mnie spotkał, czyli przyglądania się światu. Przyglądania się, nie swojemu światu, nie czubek swojego nosa, tylko przyglądać się światu. I dzięki temu nie jestem fachowcem ani w psychiatrii, ani w psychologii, ani w medycynie. Mówię o rzeczach, o których mówimy. Nie wiem, jak pomagać osobom niepełnosprawnym, jak wyglądają masaże. Nic z tych rzeczy nie wiem. Wiem, że mogę dostarczyć troskę, że mogę spróbować dostarczyć zrozumienie. To jest właśnie to, czego najbardziej potrzebuję. Tak. I wtedy, wiesz, czy to będzie Marek Kotański kiedyś żył, żeby pomagać ćpunom, którzy chcieliby z kłopotu, czy tym niepełnosprawnym, co do Sejmu nie mogą wjechać, bo krawężnik jest, kurwa, za wysoki. To ja służę swoją wiedzą i tym właśnie, empatią, troską, no i jakąś dobrą podpowiedzią, a w razie czego popularyzowaniem tego, ponieważ mnie ogląda kilkaset tysięcy ludzi w internecie, zawsze mogę coś napisać, co poruszy tłum. Właśnie to jest jeden z powodów, dla jakich chciałem z tobą rozmawiać, poza innymi wymienionymi przeze mnie wcześniej. Wszystkie muszą nastąpić, ale jednak najważniejsze jest to, o czym rozmawiamy. Tak jest. To, że nasze, że łączą nas stosunki przyjacielskie, to nie wiem, czy dobrze powiedziane. Nie potrzebujemy demonstrować sobie przyjaźni. Ani studiów kończyć specjalnych. Ani specjalnych studiów kończyć, żeby czuć się, że mamy podobny stosunek do świata, podobnie go rozumiemy. I ja się cieszę, że istnieje ktoś taki jak ty. Nasze 100% nachodzi na siebie znacznie. Dosyć znacznie. Zbyszku, bardzo dziękuję. Piękne dzięki. Cieszę się, kochani, że mogę zapowiedzieć utwór Jaromira Nochawicy, ale wykonany przez Tadeusza Woźniaka, a Jaromir zgodził się na to i nawet zaaprobował. Tadeusz Woźniak, Mam ledwie bliznę. Za stary jestem, by uwierzyć w rewolucję. Kryję się w cieniu, by przed światem uciec. I nie smakuje mi podgrzany ryż z torebek. W kieszeni aspiryna, bo mogę być w potrzebie. A przez igielne ucho po mojemu przejść nie zdołam. I gnam po cichu, by mnie nie dopadła wilcza spora. A co z aniołem, gdyby ktoś wiedzieć chciał, mam ledwie bliznę, bo przy mnie stał. Popiół na marynarce, krawat pokryty sadzą. Moje niezgrabne palce z sufłem sobie nie poradzą. Gdy czasem mi do płaczu szybko łzy połykam i tańczę w zgodnym rytmie, dopóki gra muzyka. Mam w oczach kawał świata, wiele mi wpadło w ręce, a gdy mi trąbią sławę, mam zawstydzone serce. A co z aniołem, gdyby ktoś wiedzieć chciał, mam ledwie bliznę, bo przy mnie stał. Poznałem prezydentów i drabów, co chcą zabić. Nagi przyszedłem na świat i odejdę nagi. Gdy miałem lat 15, widziałem ruskie tanki. Dzisiaj po przepowiednie odsyłam do cyganki. Lecz zanim święty Piotrze wezmiesz na rozmowę, przed poezją czeską pozwól schylić głowę. A co z aniołem, gdyby ktoś wiedzieć chciał, mam ledwie bliznę, bo przy mnie stał. W Paryżu Limanite po rosyjsku czytam z rana. Z Biblii rozumiem pojedyncze zdania. Od plastików w Stanach miałem już zajady. Do Hypernowej jadę, by się napić dobrej kawy. Choć asa mam w zanadrzu, to mówię pas świadomie. I chcę, by kiedyś panik dokopał w Barcelonie. A co z aniołem, gdyby ktoś wiedzieć chciał, mam ledwie bliznę,
bo przy mnie stać. Niektórzy mają skłonność do dziwnych upodobań, a ja cię, moja miła, tak niezmiennie kocham. Kiedy się krzątasz w kuchni, smażąc konfitury, gdy dyrygujesz domem z rodzinnej partytury, i choć nas w różne strony niesie spraw lawina, to złe wspomnienia dla dobrych zapominam. A co z aniołem, gdyby ktoś wiedzieć chciał, mam ledwie bliznę, bo przy mnie stać. To był Mam ledwie bliznę Jaromira Nochławicy. Muszę powiedzieć, że bardzo lubię tę piosenkę, a najbardziej wykonywać ją na koncertach. Kochani, zajrzyjcie na Patronite Tadeusz Woźniak. On może będziecie mieli ochotę nas wesprzeć. A 25, za dwa tygodnie. 25 października. Października. 2021 roku. Naszym gościem będzie Gaba Kulka. Już się na to cieszymy. Oczywiście to nie będą wyłącznie... To nie tylko to będzie, ale nie wszystko możemy teraz zdradzać, żebyście państwo nie uciekli za szybko. Ale bardzo się cieszymy na tego gościa. Do zobaczenia. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Kiedy przyjdzie także po mnie, zegar mistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, gasną podłogi i powietrze. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. A kiedy przyjdzie także po mnie zegar światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przede mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza, a wszystko jeszcze raz popatrzę na zawsze. Oh,
spłyną przeze mnie dni na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze.